wpadka komisji do spraw Pegasusa. Pokazali wszystkim to, czym chcieli przyszpilić Kaczyńskiego. W przerwie przesłuchania Jarosława Kaczyńskiego przed komisją do spraw Pegasusa doszło do niecodziennej sytuacji. Jak się później okazało, obsługa transmisji z Sejmu niechcący pokazała przedwcześnie ważny dowód. Wszystko poszło w świat. Przesłuchanie prezesa PiS przez komisję do spraw Pegasusa budzi ogromne emocje. Transmisje z wydarzenia śledzą na YouTube Sejmu dziesiątki tysięcy osób. Wpadka komisji do spraw Pegasusa. Na ekranie nagle mignęło zdjęcie. Wszyscy widzowie w pewnym momencie zobaczyli coś, czego nie powinni. Nim pojawiła się plansza informująca o przerwie, na ekranie mignęło pewne zdjęcie. To fotografia z 2016 roku przedstawiająca nieformalne spotkanie Jarosława Kaczyńskiego i Viktora Orbana. Wydawało się, że to tylko zabawna wpadka, ale wkrótce okazało się, że realizator przedwcześnie pokazał materiał, którego planowała użyć przewodnicząca komisji Magdalena Sroka. Dziwne zachowanie Kaczyńskiego. Internauci kpią, ale to on miał rację. Zdjęcie Kaczyńskiego z Orbanem. Jaką rolę odgrywał Józef Czugor? Jedno z pytań posłanki do Jarosława Kaczyńskiego dotyczyło okoliczności spotkania polityków z Polski-Węgier w Niedzicy. Sroka chciała się dowiedzieć, czy prezes PiS rozmawiał z kolegami z Fideszu o metodach szpiegowskich. Jarosław Kaczyński stwierdził, że nie rozmawiał z Viktorem Orbanem o Pegasusie. Wspomniał, że spotkanie z 2016 roku w ogóle tego tematu nie dotyczyło. To było całodzienne spotkanie, podczas którego omawiano zarówno relacje między partiami, jak i sytuację w Europie, opowiadał Kaczyński. Nie było tam nic na temat służb specjalnych ani metod, które służby specjalne wykorzystują, uciął prezes PiS. W pewnym momencie Magdalena Sroka zapytała, czy Jarosław Kaczyński zna kogoś o nazwisku Józef Czugor. Prezes PiS ze śmiechem zaprzeczył. Wtedy przewodnicząca komisji pokazała zdjęcie, na którym widać Kaczyńskiego i Orbana w towarzystwie wspomnianego mężczyzny. To samo, które dużo wcześniej mogli zobaczyć widzowie. Może świadek przypomni sobie, kim jest pan Czugor? Ten pan w niebieskiej koszuli, mówiła Sroka. No tam był rzeczywiście ktoś potężnej postury jak ten człowiek, ale jego nazwiska sobie nie przypominam, stwierdził Kaczyński, oglądając zdjęcie. Sroka wyjaśniła, to była osoba odpowiedzialna za zakup Pegasusa dla Węgier. Stąd moje pytanie, czy rozmawialiście panowie na temat chociażby walki politycznej z opozycją na Węgrzech? Kaczyński stwierdził, że takiego tematu nie poruszano, a obecność Czugora była decyzją Orbana.